Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, jak łatwo obrócić ekran laptopa w Windows 10. Jeśli jesteś z nami pierwszy raz, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę dzwoneczka, aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach. Teraz krótkie intro i zaczynamy. Jeśli zdarzyło się Tobie w pośpiechu nacisnąć niewłaściwą kombinację klawiszy i odwrócić ekran o 180 stopni, bądź to do Twojego laptopa miało dostęp Twoje dziecko, które bawiąc się odwróciło pulpit do góry nogami, to o nic się nie martw. Tak naprawdę wystarczy tylko kilka kliknięć, aby wrócić do domyślnych ustawień ekranu w Windows 10. Jeśli jesteś ciekawy, jak to zrobić, to koniecznie obejrzyj dzisiejszy odcinek do samego końca. Najprostszą metodą na przywrócenie domyślnych ustawień ekranu w Windows 10 jest kombinacja klawiszy Ctrl-Alt plus strzałka do góry, bądź też Ctrl-Alt i przycisk Page Up. Na klawiaturze jest to skrót PGUP. Niestety te skróty klawiszowe nie zawsze działają. Jest to spowodowane różnymi standardami producentów kart graficznych. Jeśli ma to również zastosowanie w Twoim przypadku, to możesz skorzystać z innego sposobu. Już pokazuję, co należy zrobić. Klikamy na menu Start, a następnie przechodzimy do ustawień, klikając na ikonę zębatego koła. Następnie po uruchomieniu ustawień wybieramy kategorię System, a następnie w pasku menu po lewej stronie klikamy na zakładkę Ekran. W sekcji Orientacja z rozwijanej listy możemy wybrać jedną z czterech opcji. Mamy orientację poziomą, czyli tą domyślną, prawidłową, orientację pionową, poziomą odwróconą, a także pionową odwróconą. Wybieramy jedną z tych orientacji, zatwierdzamy klikając na przycisk Zastosuj i po zatwierdzeniu wyboru ekran Windows 10 zostanie odwrócony tak, jak sobie tego życzysz. Ja wprawdzie mam prawidłowo ustawiony ekran, ale pokażę Tobie, jak wygląda to okienko, w którym chcemy potwierdzić zmiany. Powiedzmy, że wybiorę na chwileczkę sobie orientację pionową i zobacz, pojawiło nam się takie zielone okienko, czy chcesz zachować te ustawienia wyświetlania. Możemy zachować zmiany, bądź też przywrócić. Mamy 15 sekund, po tym czasie, jeśli nie wykonamy żadnego ruchu, to automatycznie wrócimy do poprzednich ustawień. Zobacz, jedna sekunda. I gotowe, z powrotem wróciliśmy do tych prawidłowych ustawień, czyli do tej orientacji poziomej. I to wszystko. Prawda, że łatwe? Jeśli filmik się Tobie spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę dzwoneczka, aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach. Wpadaj także na naszą stronę internetową jakłatwo.pl, gdzie codziennie czekają na Ciebie nowe, darmowe porady. Dzięki za dzisiaj. Trzymaj się, cześć.